Siema, siema, siema. Dzisiejsze ćwiczenie polega na tym, że gramy po prostu tercję. Tercję małą, tercję wielką. Tercja mała to jest tak. Piąta na siódmym, czwarta na piątym progu. To jest tercja mała. Tercja wielka to jest na przykład piąta na siódmym, czwarta na szóstym. Pierwszy układ. Siódmy próg na piątej, piąty na czwartej. Drugi układ jest taki, że gram piąty próg na piątej, czwarty na czwartej. I to automatycznie nam się dogrywa fajnie. To jest taki schemat bardzo charakterystyczny po prostu do ogrywania z użyciem pustych strun. Poćwiczcie sobie ten motyw z różnymi rytmami, bo może być. Trzy rodzaje przynajmniej ogrywania rytmy. Wzywają mnie na lekcję, więc padam. Nara.